Muy buenos días a todos. Witajcie w nowym kursie języka hiszpańskiego od podstaw, gdzie nauczycie się słów, zwrotów, wyrażeń, poznacie hiszpańską gramatykę oraz dowiecie się wielu ciekawostek o tym przepięknym języku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poznamy podstawowe przywitania, pożegnania oraz przeprowadzimy taki krótki small talk w stylu co słychać, jak się masz i na takie pytania odpowiemy. Zaczynamy. Empezamos. Przywitania. Los saludos. Podstawowym przywitaniem w języku hiszpańskim będzie hola, czyli cześć. Zapewne z wielu z Was już słyszało to hiszpańskie cześć, hola, i możecie tego hola używać w każdej praktycznie sytuacji. Przy spotkaniu ze znajomymi, wchodząc do sklepu. Troszeczkę bardziej oficjalną formą przywitania się będzie buenos dias, czyli dzień dobry. Buenos dias. Później taki odpowiednik angielskiego good afternoon to będzie buenas tardes. Tego zwrotu użyjemy po południu. Buenas tardes. Natomiast wieczorem z kolei posłużymy się formą buenas noches, czyli może to też oznaczać dobranoc, ale bez problemu możemy używać tego zwrotu jako przywitanie, gdy jest już ciemno. Ciekawą opcją jest też to, że te przywitania możemy ze sobą łączyć, więc nie zdziwcie się, jak usłyszycie hola buenos dias, hola buenas tardes. Także bez problemu możemy hola połączyć z buenos dias czy buenas tardes, hola buenas noches, równie dobrze. Ok, w takim razie przejdźmy teraz do pożegnań, czyli las despedidas. Zapewne też wielu z Was słyszało to słynne hiszpańskie adios. Uczulam Was, żebyście nie wymawiali tego adios, gdzieś tam w kreskówkach może tak się pojawiło, natomiast jedyną opcją poprawną wymowy jest adios. Adios, czyli do widzenia. Bardzo popularną formą pożegnania się jest także hasta luego. Hasta luego, co dosłownie oznacza do później, ale powiecie tak, wychodząc ze sklepu, wychodząc ze spotkania, czy w ogóle żegnając się z kimś, hasta luego, do później. Chociaż może wcale nie chcecie później tej osoby zobaczyć, jednak to pożegnanie się jest chyba najbardziej popularne. Innymi opcjami pożegnania się jest na przykład hasta pronto, do zobaczenia wkrótce, albo hasta la próxima vez, do następnego razu. Inną opcją pożegnania się jest na przykład nos vemos, czyli do zobaczenia też. Nos vemos pronto, do zobaczenia wkrótce. Zaraz po takim przywitaniu się, czyli hola, często też wchodzi pytanie qué tal, czyli co słychać, jak tam. I to pytanie qué tal możemy modyfikować, dodając po tym qué tal jakiś element. Na przykład qué tal el trabajo, jak tam praca. No i właśnie to będzie taki odpowiednik polskiego jak tam albo co tam. Osobiście nie lubię bardzo tego pytania, ale po hiszpańsku nie brzmi to tak tragicznie. ¿Qué tal el trabajo? Jak tam praca? ¿Qué tal el día? Jak tam dzień? ¿Qué tal la fiesta? Jak tam impreza? Trochę bardziej zmodyfikowaną formą tego pytania jak tam, jak się masz, będzie ¿Qué tal estás? Czyli jak tam, jak się masz, wzbogacony o czasownik estar, już odmieniony do osoby tu. Tym się zajmiemy później, nie martwcie się. Natomiast zapamiętajcie tylko to pytanie. ¿Qué tal estás? Albo ¿Cómo estás? Jak się masz, jak się czujesz? No i na takie pytanie wchodzą nam odpowiedzi typu bien, gracias, dobrze, dziękuję. Gdy jest bardzo dobrze, dodamy do tego bien słówko mój. Muy bien, gracias. Bardzo dobrze. Dziękuję. Wiadomo, że nie zawsze jest wspaniale, więc możecie też powiedzieć mal, źle. Aczkolwiek nikt raczej w Hiszpanii nie powie Wam, że jest źle czy tragicznie, więc proponuję na przykład zwrot voy tirando. Voy tirando to jest takie jakoś leci, jakoś ciągnę, żeby nie mówić tego mal albo mój mal, że jest źle, bardzo źle. Także voy tirando. Także na takie pytanie ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Możemy powiedzieć fenomenal, fenomenalnie. Albo dodać do tego właśnie czasownik na początku. Estoy fenomenal. Mam się fenomenalnie. Czuję się świetnie.
I teraz, żeby odbić piłeczkę do mojego rozmówcy i zapytać się go, a ty jak się czujesz? A ty jak się masz? Zapytam w ten sposób. I tu, ¿cómo estás? I tu, ¿qué tal? A ty jak tam? A ty jak się czujesz? No i też prawdopodobnie usłyszycie podobne odpowiedzi, o jakich sobie powiedzieliśmy i zaczyna się nasza konwersacja. Zauważcie, że w tych wszystkich pytaniach, wykrzyknieniach, które się pojawiają na ekranie, mamy na początku odwrócony znak zapytania, a na końcu ten zwykły znak zapytania, który już znamy. To samo się dzieje z wykrzyknikiem. Na początku jest odwrócony, a na końcu zwykły, normalny. To jest bardzo charakterystyczna rzecz dla języka hiszpańskiego, dla jego interpunkcji. Oznacza to, że po prostu od razu będziemy wiedzieli, jak intonować dane zdanie. Czy to będzie pytanie, czy to będzie wykrzyknienie. I taki protip też na przykład dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z hiszpańskim i czasami nie potrafią tego odwróconego znaku zapytania napisać. Proponuję Wam zrobić kreseczkę, polskie cy, no i oczywiście opatrzone kropką na górze. I mamy odwrócony znak zapytania. Zachęcam Was, abyście jeszcze raz prześledzili te wszystkie formy, które służą do przywitania się, do pożegnania, a my w następnym odcinku poznamy hiszpańską wymowę. Co zrobić, żeby nasza wymowa trochę bardziej przypominała tę wymowę hiszpańską użytkownika natywnego języka hiszpańskiego. Także zapraszam Was do śledzenia kolejnych odcinków naszego kursu.